Producent gitary, którą Wam dzisiaj pokażę, robi instrument dla Ibaneza, Fendera i Schecktera, a Ty ją bezczelnie omijasz, bo nie jest jedną z tych gitar. Na szczęście dzisiaj zmienisz zdanie. Ja jestem Konrad, a to jest szkoła gitarowa Goria. Współpracuję ze sklepem Massive Music, który wypożyczył mi dzisiaj tego demona. Gitara, o której mówię, to rockowa maszyna do zabijania, więc czas na kilka osób. Poznajmy więc parametry gitary, której przed chwilą Wam pokazałem. Kord G290 FAT, konstrukcja Bolton, nowy korpus z nakładków zużystego klonu, gryf, klon ptasie oczko, binding biały, podstrunica klon ptasie oczko, progi 22, skala 648 mm, inkrustracja czarne, kropki, stroiki, kord staggered locking machine heads, mostek, tremolo jednostronne, przystawki Voiceon VTH77, elektronika 1 volume, 1 ton, 5-pozycyjny przełącznik przetworników, osprzęt chrom, kord seria G. Jeśli chodzi tutaj o jakość wykonania, czyli osprzęt, lakier, połączenie gryfu z korpusem, tutaj nie ma prawa być nic nie tak. To nie jest Chińczyk, to jest zajebisty Indonezyjczyk. I ten Indonezyjczyk wykonany jest jak zawodowy wios. Tutaj jest wszystko jak najbardziej w porządku. Ja Wam pokażę tutaj bliżej, jak świetnie wygląda ten lakier. Patrzcie. Jeśli dojrzycie też, zobaczycie, jak fajnie tego nie widać. Ale tutaj na tym gryfie są takie fajne ptasie oczka. Tył gitary też bardzo ładny, super naturalne drewno, fajne połączenie z tym niebieskim kolorem. Naprawdę to fajnie gra, do tego osprzęt srebrny, jasna podstrunica, wszystko tutaj do siebie pasuje. Wady, jak mam być szczery, to nie widzę żadnych wad tej gitary. Zalety, selektywne, agresywne, a jednocześnie śpiewne brzmienie przetworniku. Niesamowity sustain. Reaktywne i dynamiczne potencjometry, które faktycznie zmieniają brzmienie. Na dobrym wzmacniaczu z Przestera bez problemu zrobić klina. Ta gitara to kawał ciężkiej, ale jednocześnie bardzo dobrze i solidnie wykonanej deski. A śliczny, kolorowy gryf w takie fajne ciapki wzbogaca idealnie wygląd tej gitary. Gitara trzymana w rękach sprawia bardzo solidne wrażenie. Przełącznik pick-upów wypada pod samą ręką w czasie gry, co jest bardzo praktyczne przy szybkim zmianie brzmienia. Bardzo dobrze trzyma strój, oferuje szerokie możliwości brzmieniowe dzięki temu 5-pozycyjnemu przełącznikowi, a tak naprawdę 7, bo jak się uprzesz, to możesz też znaleźć pozycję między pozycjami, co jest bardzo ciekawe. Dla kogo taka gitara? Ta gitara dla każdego. Dla pokojowego grajka, jak i istnego rockowego wymiatacza. Przeznaczenie. Gitara sprawdza się świetnie w studiu nagrań. A to z automatu znaczy, że świetnie sprawdzi się również na scenie. I przeznaczenie mieści służyć gdziekolwiek jej potrzebujesz. Jakość, cena zajebista. Bije inny gitary z tej półki cenowej na głowę. Subiektywna opinia. To wesło jest naprawdę super. Szkoda tylko, że niektórych omija szansa na tak wspaniały instrument, bo jedyne na co zwracają uwagę to napis na główce. Marka gitary może stanowić o jej jakości, ale nie musi. Tego dowodzi właśnie ten instrument. Jeśli chodzi o tę gitarę, to dostajemy tutaj zawodowe brzmienie w rozsądnej cenie. W obecnej sytuacji finansowej kupowanie tej gitary byłoby totalnie nierozsądne i tak to rozważam, dlatego powinno Wam to uświadomić, jak tak naprawdę dobry jest ten instrument. Powiedz, jaki test chciałbyś zobaczyć następnym razem. Dzięki współpracy z Massive Music w Lublinie może stanie się to możliwe. A jeśli interesujesz się mało popularnymi, lecz dobrze brzmiącymi gitarami, obczaj sobie Super Strato Dark.